Wyobraź sobie noc, gdy Słowianie wierzyli, że granica między światem żywych a umarłych prawie nie istnieje. To właśnie wtedy obchodzono dziady. Tajemniczy, pełen szacunku obrzęd spotkań z duchami przodków, który miał zapewnić opiekę duchów przez cały rok. Inaczej niż Halloween, dziady koncentrowały się na szacunku, rodzinnych więzach i wspólnym biesiadowaniu z duszami, które przybywały, by odwiedzić swoje dawne życie. Wierzono, że dusze przodków, odpowiednio ugoszczone, mogą wpływać na życie rodziny, zapewniając im urodzaj, płodność i zdrowie. To szczególne święto przypadało dwa razy do roku, na początku maja oraz na przełomie października i listopada, ale to właśnie jesienne dziady miały najwięcej magii i tajemnicy. Duchy zmarłych miały wtedy swobodny dostęp do świata żywych, a Słowianie wierzyli, że jeśli dusze zostaną dobrze ugoszczone, będą chronić żyjących przed chorobami i innymi nieszczęściami. Na tę noc w centrum wsi ustawiano stoły zastawione jedzeniem i napojami, chlebem, miodem, kaszą, a także mocnym alkoholem, który stawiano również na grobach. Po uczcie stołów nie sprzątano, pozwalając duchom jeść do woli przez całą noc. Ciekawym zwyczajem było też rozlewanie kieliszka wódki na ziemię jako symboliczne zaproszenie duchów do uczty. Na wsiach często zapalano ogniska, by wskazać duszom drogę do ich bliskich, a także odstraszyć złe moce. Kraboszki, maski odstraszające złe duchy, były symbolem szacunku dla przodków, umożliwiając Słowianom lepszy kontakt z duchami. Był to też czas pełen zasad i zakazów. Nie można było używać ostrych narzędzi ani szyć, by nie zranić przypadkiem duszy. Należało unikać krzyków, nie wstawać gwałtownie od stołu i nie sprzątać resztek. Powszechnym było także przygotowywanie kąpieli dla dusz zmarłych. Balie z gorącą wodą w izbach, gdzie dusze mogły się oczyścić i ogrzać. Dziady stanowią fascynujący element kultury słowiańskiej, łącząc w sobie tradycje pogańskie i chrześcijańskie. Ich współczesne obchody są nie tylko sposobem na upamiętnienie przodków, ale także na kultywowanie wspólnotowych więzi i lokalnych tradycji. Warto przyjrzeć się tej bogatej tradycji i jej wpływowi na współczesną kulturę oraz duchowość.